Dziś przedstawiam szokującą, przerażającą wizję przepowiednie dla Hiszpanii, a dokładnie dla Polaków, którzy mieszkają w Hiszpanii przecież bardzo dużo Polaków mieszka w Hiszpanii. Nie tylko studenci na programach różnego rodzaju, Erasmusach i tak dalej, ale także Polacy, którzy na co dzień mieszkają i pracują w Hiszpanii. Co się wydarzy z Hiszpanią? Czy dojdzie do apokalipsy, do końca świata, do wybuchu wojny? Czy Polacy mieszkający w Hiszpanii będą musieli uciekać? Czy dojdzie do wybuchu wojny tam? No, właśnie o tym wszystkim w dalszej części tego dzisiaj przedstawiam przerażającą wizję przepowiednie dla Hiszpanii, przepowiednie Jasnowidza Jackowskiego. Jednak na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie także na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpagea znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam przepowiednie dla Hiszpanii. Tak, no pewnie w dużym stopniu to będzie przepowiednia dla Polaków, którzy mieszkają w Hiszpanii, chyba że ktoś po prostu z Hiszpanii ogląda tutaj te moje wizje przepowiednie. Są też Polacy przecież, którzy mieszkają na całym świecie, którzy oglądają moje filmy, przepowiednia Stanisław Jackowskiego. Natomiast właśnie, to jest przepowiednia dla Hiszpanii. Stanisław Zackowski mówił, że koronawirus jest to przygotowanie do wybuchu wojny, że dojdzie faktycznie do konfliktu globalnego, i w ten konflikt będzie zaangażowany w wiele państw. Natomiast padło pytanie właśnie ze strony ludzi, którzy mieszkają, czy Poloni mieszkającej w Hiszpanii, co dalej z Hiszpanią, czy uciekać stamtąd, czy będzie bezpiecznie. No i tu Jasno Izeckowski powiedział o takiej sytuacji, że w Hiszpanii będzie sytuacja tego typu, że pewien obszar będzie tak naprawdę przesiedlony, czy będzie on pusty ze względu na koronawirusa, a następnie po jakimś czasie ten obszar będzie znów zasiedlony, jeśli chodzi o ludzi. Czyli można się spodziewać, że będzie praktycznie bardzo dużo przypadków osób zakażonych, jeśli chodzi o Hiszpanię no to już praktycznie ma miejsce i miała miejsce pierwsza fala koronawirusa to pamiętam ta druga fala koronawirusa to już miała praktycznie miejsce miesiąc chyba czy dwa miesiące po tej pierwszej fali koronawirusa no u nas w Polsce to na początku tak koronawirusa nie mieliśmy takich przypadków tyle statystyk co podczas tej drugiej fali koronawirusa tak na początku było ile tam 500 tysięcy osób dziennie a dzisiaj mamy po 10 tysięcy osób zakażonych dziennie tak więc no, ja zawsze mówię w ten sposób czy My w ogóle dobrze nazywamy tą, tą, tą pierwszą falę koronawirusa, która miała miejsce w Polsce, że to w ogóle była pierwsza fala. No, jeżeli było 500 czy 1000 osób zakażonych, to może były po prostu pierwsze przypadki koronawirusa. Może teraz jest ta pierwsza fala koronawirusa, a przed nami jeszcze jest druga fala koronawirusa. Tak? Natomiast wiadomo, że w Hiszpanii tych przypadków, jeśli chodzi o koronawirusa, było zdecydowanie więcej. Już teraz jest ogromny problem, jeśli chodzi o wydolność służby zdrowia. Lekarze w Madrycie apelują tak i po prostu no, dramatyczne apele w mediach, że nie są Stanie po prostu e, służba zdrowia przyjąć tak dużej liczby osób zakażonych, e, że nie mają sprzętu, respiratorów i tak dalej, że to jest ogromny problem w związku właśnie z tą drugą falą koronawirusa. No ale nikt się nie spodziewał, e, może spodziewano się, że będzie druga fala koronawirusa, ale nikt nie spodziewał się, że będzie jeszcze więcej tych przypadków, a wszystko faktycznie o to wskazuje, że będzie ich więcej, chyba że to będzie chwilowy wzrost. No właśnie, i w związku z tym Jasnowic mówi o tym, że część Hiszpanii, praktycznie jeśli chodzi o obszar, zostanie przesiedlona, e, a następnie e, ludzie po prostu. Wrócą tam na nowo. Natomiast tutaj mówi jakby w ten sposób, że jakby część ludzi nawet po prostu ucieknie z tego rejonu, który jest w Hiszpanii. Natomiast to nie jest sytuacja, że oni zostaną przesiedleni, potem wrócą, tylko potem ten rejon będzie pusty i władze same będą tak naprawdę nawoływać do tego, żeby ludzie przyjechali tam i zamieszkali. Tak, właśnie w ten sposób. Zresztą to są takie regiony na świecie, gdzie na przykład władze narzekają na bardzo niski, na bardzo niską dzietność, tak? także bardzo mało jest tam ludzi i tak dalej, i zachęcają różnego rodzaju, właśnie benefitami, że lepsze warunki pracy, jakieś tam dodatki, przedszkola z darmo i tak dalej, żeby ludzie po prostu przyjeżdżali, osiedlali się, bo często jest sytuacja, że właśnie dużo ludzi wyjeżdża z tej mniejszej miejscowości do dużych miast i potem się pojawia problem w tych mniejszych miejscowościach, problem nawet po prostu z takimi podstawowymi zawodami jak lekarz, nauczyciel i tak dalej, a przecież takie społeczności muszą dalej funkcjonować, dalej żyć. No właśnie i tutaj może być podobna sytuacja, więc część, pewien obszar zostanie tak naprawdę ewakuowany, ludzie zostaną przesiedleni, znaczy, przesiedlenia, takie słowo, to ono się po prostu operatywnie kojarzy razu z drugą wojną światową, wagony, ludzi i tak dalej, może to nie będzie w ten sposób wyglądało, że wagony ludzi, tylko po prostu będzie to informacja, czy żeby ludzie po prostu opuścili ten teren dla swojego bezpieczeństwa. Nie mówię, że mają uciekać tak, jak na przykład było to w Czarnobylu, także po prostu wezmą wszystko, co pod ręką i uciekną. Natomiast rzeczywiście może być tak dużo przypadków osób zakażonych na koronawirusa, że ludzie będą po prostu opuszczeni opuszczać ten teren tak żeby opuszczać te po prostu te e, tereny w obawie właśnie przed koronawirusem i przy swoją przyszłością. No, to jest prosta sprawa, tak. To nawet nie o to chodzi, że yy, mo mogą być takie rzeczywiście miejscowości czy miasteczka, że może się okazać, że po kilkadziesiąt procent społeczeństwa będzie zakażone koronawirusem. No ale sam fakt tego, że dzisiaj nawet jak jest człowiek zdrowy, to ryzykuje praktycznie swoim zdrowiem, życiem, bo yy, koronawirus powoduje zapaść służby zdrowia i mając jakieś inne chor choroby, już nawet nie mówiąc o koronawirus, to człowiek ma utrudniony dostęp do służby zdrowia. Czyli załóżmy, że masz na przykład wyrostek robaczkowy, coś, co jest po prostu pilne i trzeba nagle po prostu to zrobić w przeciągu krótkiego okresu czasu, tam chyba nawet dwa dni są, czy trzy dni, bo to jest gorączka, bo to wszystko tam się po prostu ropa robi i tak dalej. Człowiek może umierzyć na wyrostek robaczkowy. No to w momencie, kiedy to wszystko jest paraliżowane przez koronawirusa, no to może się okazać, że taka operacja będzie wydłużona i ten człowiek już nie przeżyje tej operacji, tak? Więc tutaj jest sytuacja naprawdę nieciekawa. Jakby właśnie pod tym kątem. No i Jasno i Zieckowski mówi, właśnie, że część zostanie przesiedlona, a następnie ten teren będzie on po prostu, władze będą apelować, żeby ludzie po prostu przyjechali, czyli to nastąpi po jakimś czasie, aż koronawirus po prostu tam się uspokoi i później władze będą po prostu zachęcać pewnie jakimiś różnymi, różnego, różnego rodzaju projektami społecznymi, benefitami, tak dalej, dodatkami, czy po prostu tak udogodnościami dla społeczeństwa, żeby ludzie przyjeżdżali tam, mieszkali, żeby właśnie osiedli ten teren. Pytanie. Pytanie też, jest, jaki to jest praktycznie teren, tak? No niektórzy mówią Madryt. No Madryt to jest stolica, to raczej po prostu to jest mało prawdopodobne, że by to miało miejsce w Madrycie, ale może to by dotyczyć może innych po prostu regionów w Hiszpanii, tak? Pytanie też jest takie, czy należałoby tutaj patrzeć pod kątem koronawirusa, czy to są te regiony, w których jest dużo przypadków osób zakażonych na koronawirusa? No to już jest inna sprawa, bo może się okazać, że dzisiaj w danym regionie jest dużo osób zakażonych koronawirusem, a, na, a następnie za na przykład kilka tygodni inny region, w, w innym regionie będzie jeszcze więcej. Przypadków osób zakażonych koronawirusem, więc to też nie jest taka wykładnia, jakby jeden do jednego. Zobaczmy sobie na Polskę, także Polska się szczyciła tym, że u nas jest stosunkowo mało osób zakażonych koronawirusem, a dzisiaj to po prostu niedługo Polska będzie liderem na tle państw europejskich, gdzie jest największy przyrost dzienny, jeśli chodzi o liczbę osób zakażonych. Czyli jest to po prostu skokowe, to się faktycznie zmienia. Więc ta sytuacja, która ma miejsce w Hiszpanii, że na przykład dzisiaj mamy dużo osób zakażonych w danym regionie, to nie jest powiedziane, że to się zmieni na przykład tak za dwa tygodnie czy za miesiąc i w innym regionie. I to ten inny region będzie właśnie przesiedlony. To też jest wizja, którą praktycznie Jasnowiec Jackowski dokona dla swojego syna, ponieważ jego syn na co dzień mieszka w Holandii, Adrian który właśnie zapytał się o przyszłość, tak, co dalej praktycznie tutaj z Holandią, z przyszłością, tak, Polaków, którzy mieszkają za granicą, no bo sam mieszka za granicą, ma żonę, dziecko, tak, pracuje, no i co dalej ma praktycznie zrobić, jaka będzie przyszłość, no to właśnie on tak nie widział niebezpieczeństwa czy zagrożenia, jeśli chodzi o Holandię, ale widział właśnie zagrożenie, czy po prostu tą sytuację związaną właśnie z Holandią. Może tam być sytuacja tego typu, że właśnie jeśli chodzi o przesiedlenie tych ludzi, to będzie zaangażowane wojsko, które będzie pomagać przy ewakuacji pewnych Regionów, miasteczek, miast właśnie w związku z koronawirusem. No, dosyć ciekawa tak naprawdę sytuacja, bo na przykład jak mieliśmy Czarnobyl, no i oczywiście tego czasu nie pamiętam, ale jak był Czarnobyl, no to była to, jest oczywiste zagrożenie, tak, bo to jest to chmura radioaktywna, po prostu tak, która jest skażenie atmosfery. Natomiast tutaj mamy koronawirusa, który jest na dobrą sprawę niewidoczny, powietrze jest w miarę po prostu ok, natomiast jest to zagrożenie po prostu jakby od ludzi, jeden od drugiego człowieka. Pytanie też jest takie, czy to będzie, czy to rzeczywiście będzie sposób na koronawirus takie przesiedlenia ludzi, tak? Czy to pomoże? Naprawdę musi być bardzo duże zagęszczenie, bardzo duża liczba osób zakażonych, skoro aż do tego stopnia do, do, dojdzie do takiej sytuacji, tak? I to pewnie też będzie musiało się do, odbywać na polecenie rządu, tak, hiszpańskiego, może, no niektórzy złośliwi mówią w ten sposób, że może to po prostu kwestia Katalonii. Wiadomo, że jeśli chodzi o Katalonię, to ona zresztą Hiszpanii, e, Katalonia chce się praktycznie odłączyć od reszty Hiszpanii. Były też takie protesty niedawno, praktycznie bodajże dwa czy 3 lata temu, e, gdzie bardzo szybko te protesty zostały stłamszone i tak dalej. E, Katalonia chciała mieć silne po prostu tutaj te dążenia tego, żeby się odłączyć od reszty, reszty Hiszpanii. No ale Katalonia też w, e, wypracowuje ogromny wpływ, jeśli chodzi o PKB do ogólnego budżetu Hiszpanii e, i no to się Hiszpania nie chciała zgodzić. Tam chyba nawet ten przywódca trafił do polityczny, trafił do więzienia i tak dalej. Ostatecznie to się nie, nie, nie zakończyło. Może tutaj być sytuacja podobna, że na przykład może to się okazać, że to nie będzie Katalonia, ale na przykład tutaj jakiś inny rejon w pobliżu Katalonii, tak? No tutaj, to są, tutaj są jeszcze też jakby kwestie dążeń narodowościowych, mniejszych, tak? Tutaj jakby nie mniejszości, ale jakby lokalne dążenia, właśnie narodowościowe. No na społeczeństwie takich taki praktycznie dążeń nie nie ma tak, no są województwa, ale czy nie ma takich głosów, żeby dan, dane województwo się od, 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 odczepiło od reszty kraju. Natomiast w Hiszpanii to zupełnie inaczej wygląda. Ok, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki Słonie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwonek dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, zostawcie suba, napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, trzymajcie się Cześć.